kochani, w kolejnej części naszego poradnika wędkarskiego, spinningowego. I zaczynamy. Dzisiejszy odcinek będzie, poświęcimy sprzętowi. Będę mówił raczej o sprzęcie, że tak powiem, bardziej uniwersalnym. Takich, głównie chodzi mi o kolegów, którzy zaczynają lub dopiero niedawno zaczęli przygodę ze spinningiem, aby ułatwić to spinningowanie, żeby po prostu nie wracać nad wody o kiju i tak dalej, żeby sobie połowić. Nie będę mówił specjalnie o sprzęcie wyczynowym do łowienia na przykład ciężkiego, nie będę specjalnie mówił o ultralajcie, pokażę oczywiście, ale nie będę specjalnie o tym mówił. Powiem ogólnie, powiem kilka ogólnych zasad. No dobra, zacznijmy. Czym powinien charakteryzować się kij spinningowy? Według mnie, znaczy inaczej chciałem powiedzieć, kijów spinningowych mamy bardzo wiele. Do wielu różnych technik. Ultralighty, do łowienia pod powierzchnią, naborniówka, jak ktoś tam powie, naborki, klenie, napstrągi, typowo muchowe, są spinningi typowo do castingu. Ja nie będę mówił o żadnym konkretnym, powiem jak wybrać sobie kijek, żeby sobie połowić. Z tego względu, że z czasem się nabiera wprawy i wtedy można określić swoje preferencje, co ja chcę łowić, jak ja chcę łowić, czy ja lubię łowić ciężko, czy ja lubię łowić bardzo lekko, czy ja będę szukał dużych szczupaków, czy ja będę szukał pięknej krasnopióry, czy wygratał z obstrągiem. Także to każdy z Was określi swoje preferencje w późniejszym czasie. Natomiast jeżeli się dopiero zaczęło i człowiek tak nie bardzo wie i tak dalej, trzeba po prostu mieć takiego kijka, który umożliwi nam wieloma technikami łowienie, głównie no, najmodniejsze jest jak w ostatnich czasach, już od lat, łowienie z opadu. Łowienie z opadu łączy się też również z łowieniem klasycznym, rzucaniem i ściąganiem i tak dalej. Więc zacznijmy od tego, czym powinien się charakteryzować kij. Jak pokażę, większość moich kijów to jest praca typowo szczytowa lub lekko podchodząca pół parabole. Nie będę mówił specjalnych nazw, pas, deep past i tak dalej, bo to nie ma sensu. Powiem jasnym językiem, żeby każdy zrozumiał. Przygotowałem tutaj sobie kilka szczytówek ze spinningów, na które ja łowię, zresztą tu stoją dolniki. I powiem tak, czym się powinna charakteryzować? To jest na przykład mój ultralajcik, ale popatrzcie. Jednak można sobie kupując sprawdzać, albo poprosić sprzedawcę, żeby zrobił. Lekkie ugięcie, część szczytowa gnie się. O, przy lekkim, a to jest ultralight, kochani, przy lekkim, ale troszeczkę mocniej i już przechodzi w lekką parabolę, przy dużo większym. Ale to jest tylko do łowienia bardzo lekkimi przynętami. W każdym razie bardziej szczytowa, przechodząca w lekko pół parabolę. Z tego względu, że później, jeżeli jest większa rybka, to ten kijaszek nam oczywiście amortyzuje. Przechodzi coraz głębiej i amortyzuje nam zrywy tej ryby. Co jest bardzo ważne, istotne, o czym powiem później. Tu jest szczytówka, jeśli pamiętam, od kijka, abym sobie nie pomylił. Tak, to jest od Zangi. Żebym się nie pomylił. Teraz zobaczymy sobie. Ale tak. Zgadza się. To jest od mojego mikrospina. Czyli też bardzo lekki spinning. Ale spróbcie na jak. Czym charakteryzuje się szczytówka? Też ugina się, a to już jest dość mocniejsze, ugina się szczytowa i dopiero później zaczyna przy większym ciążeniu przechodzić w lekką półparabolę, ale akcja jest typowo szczytowa, jest dość sztywna, niemniej jednak w wodzie pod przynętą fajnie pracuje, to jest wędrusia do 12 gram wyrzutu tylko, do 12 gram,
ale sprężynuje pięknie, jak się naładuje, ma wspaniały wyrzut, ale dlaczego i tak dalej, to troszeczkę później. Następną w kolejności, ten pijek wam zareklamuję, który warto, to są dwie szczytówki od jednego kija. Oczywiście pokazujemy, jak charakteryzuje się ugięcie. Widzicie, kochani, od szczytowej i lekko przechodzi w pół parabole. Oczywiście przy większych obciążeniach ona jeszcze będzie wyginała dalej. Dla odmiany pokażę tylko jeden kij. A, to jest od tego samego jeszcze kija. Jedna szczytówka jest od 5 do 20 gram. Druga szczytówka jest od 10 do 30 gram, ale charakteryzuje się tą samą pracą, tą samą akcją. No, a to jest kij, no to już jest taki typowy kij szczupakowo-sandaczowy, o typowo szczytowej akcji. Proszę, aha, to się ugina tylko tu. Tylko szczytówka, widzicie? Dalej w parabole naprawdę musiałbym mocno ciągnąć, to tylko szczytówka się, a dalej ten kij jest sztywna pała, no niestety to jest bardzo mocny kij, bardzo silny kij. No sam ciężar wyrzutu jest do 250 gram, kiedyś robiła to kije firma Cupido, no to jest Cupido, ale no prawdopodobnie ta firma nie istnieje. W każdym razie kij jest niesamowicie mocny, no ale jak to mówią, pała, jeszcze raz pała. Dobra, jest na sandacza, zacięcie jest super, to jest wędka typowo na duże ryby. Powiem jeszcze tak, dlaczego ja osobiście, bo wiem, że są różne szkoły, różnie ludzie mówią, tak jak piszecie do mnie, że w sklepach wędkarskich, że parabola, nie parabola, z tego względu, że jeżeli jest troszeczkę większy ciężar przynęty, dajmy na to, i rzucamy, ono, mówimy, obławiamy strefę przydenną. Jeżeli rzucimy tym kijem parabolicznym, który się gnie jak witka, że tak powiem, w momencie podbijania, sztywny kij, sztywniejszy kij w akcji szczytowej, on podbije tą przynętę. Inny kij, jeżeli jest zbyt miękki, on zaczyna się uginać. On zaczyna się ugijać i naprawdę trzeba mocno ciągnąć, żeby coś z tą przynętą zrobić, bo on nie pokona tak łatwo oporu wody, ciężaru naszej przynęty i po prostu będzie ciągał. To będzie ciągał, ale ta przynęta nie uzyska potrzebnej pracy, potrzebnej akcji, jaką my potrzebujemy. Chcemy wykonać jakieś fajne podwójne podbicie, czy tam pojedyncze i tak dalej. No niestety machamy tym kijem, kij się będzie giął, a przynęta tylko będzie się przesuwała. Także no z mojego skromnego doświadczenia powiem wam tak, że te kije, one dają dużo większą kontrolę nad przynętą. No zresztą jak widzicie na filmach, ja łowię sukcesywnie, cały czas łowię te ryby. Także myślę, że nie robię jakichś tam specjalnych błędów, chociaż powiem szczerze, że no nie ma człowieka, który wie wszystko. Jednak można się podzielić własnym doświadczeniem. Koledzy, którzy, jeżeli to słuchają, a mają doświadczenia, mogą porównać to, o czym ja mówię. Wyciągnąć własne wnioski, no bo od tego mniej więcej ten kanał jest. Także jak mówię, najlepiej, jeżeli ktoś zaczyna wędkować, chce zacząć przygodę ze spinningiem lub dopiero niedawno zaczął, ale myśli jeszcze o zakupie jakiegoś kija, warto mieć kij o akcji szczytowej, która przechodzi leciutko w pół parabole, ale on musi mieć tak, kij powinien być w miarę sprężysty, amortyzować z rywy rybki uciekającej i tak dalej. Często się trafi większa rybka, musi mieć odpowiednią miarę moc. Także myślę, że najlepiej sobie sprawić takiego kijaszka do 25 do 30 gram na początek. Z tego względu, że ja mówiłem na przykład tą wędką, tutaj mam wędusie, kochani, to jest ultralight. Myśmy się pomylili te szczytówki, no ale dobra. To jest szczytówka od mojej szczupakówki, typowej na szczupaka, no ale to jest wędka
o wyrzucie do 65 gram, bo czasami się wydaje, że też już zaczynam, zawsze nie wystarczała, ale już zaczynam mieć znowu większe wymagania z tego względu, że wpadły mi w ręce przynęty, które ważą same w sobie 65 gram. Do tego dołożyć ciężar luki dźwigowej już jest dobrze przeważona, czyli już mogę liczyć tylko na zapas mocy kiju, bo wiadomo czym to grozi. Po to piszą producenci, jaka jest bezpieczna, jaki jest bezpieczny ciężar masy wyrzutowej. Dlatego jeszcze jedna uwaga. Warto znać wagę nie główki dźwigowej samej, dajmy na to, obciążenia jakie dajemy, bo na przykład no ja mam wędkę, dajmy na to, tu jest no 10 do 30 gram. No dobra, fajnie, pięknie, ale jeżeli założę na przykład przynętę gumową, już nie będę mówił konkretnie o modelach, no ale średnio takie przynęty 15-centymetrowe, co nie są na szczupakach, są za duże, nie są za duże, ani tak dalej, bo na szczupakach to mówią, nie ma za dużej przynęty. Ona waży około 30 gram, 30-33 gram już sama guma. No do tego dołóżmy dajmy na to 10-gramową i to jest ciężar wyrzutowy do 10 gram, ale całkowity ciężar naszej przynęty ma 40 gram. No i na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, wtedy unikniemy niepotrzebnego łamania kija. Więc jaki kij, kochany? Większość firm ma podobne parametry, zmieniają się nazwy, kije są podobne. Warto tylko zwrócić uwagę, żeby akcja była bardziej szczytowa, ale nie była to typowa pała, żeby ta... Także w sklepie poprosić tego pana, żeby tam przytrzymał lekko szczytówkę, lekko pouginać i zobaczyć, że ta ryba by się szarpała, że ten kij będzie pracował, że on będzie się giął. Nie sama szczytówka pracowała, tylko cały kij będzie amortyzował z ryby. Na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście ciężar wyrzutowy. No, ciężar wyrzutowy jest ważny. Na początek nie proponuję nikomu tam od razu rzucać się na jakieś castingi i tak dalej, bo potem się może okazać, że wydasz kupę forsy, a nie będzie nam to pasowało. Dlatego najlepiej zacząć początki, a zresztą do dzisiaj mówię, ja uwielbiam lekkie łowienie. I jak widać na filmach mówię, duże ryby i mniejsze ryby. Także nie jest jedyną słuszną ideą łowienie na wielkie przynęty, wtedy biorą tylko wielkie. No i na wielkie przynęty też potrafi mniejsza uderzyć. No rzadziej zdecydowanie, ale jednak. Jest tutaj taki kijaszek. Kupiłem go niedawno okazyjnie tu w Niemczech, ale zobaczyłem, że jest w Polsce na Allegro. Tylko, że ja mam kij ten w wersji 2.10, co mi się do Belly Boata przydaje, a na Allegro widziałem 2.40, 2.70. To jest Spin Twins. Charakteryzuje się naprawdę wspaniałą pracą, wspaniałą akcją. Wspaniałą akcją. Ja myślałem, że go kupuję bardzo tanio, bo w sklepie promocja i tak dalej, tam promocja likwidowali sklep, wyprzedaż była wędkarska. Ja go kupiłem w sumie za 30 euro, no to trochę więcej jak 120 zł, to są dwie szczytówki kiju, tak jak pokazywałem, jedna ma 5 gram do 20, druga z 10 do 30, ale rzucałem dużo lżejszymi i też nie było problemu. To jest, gdzieś tu mam dolnik, o, to jest dolnik, nazwa tego kijaszka, to jest włoska firma, ale jak się domyślam pewnie robiony w Chinach, w każdym razie nie przeszkadza mi to. Tak, jest tutaj Spin Twins. Spin Twins jest na Allegro. Zresztą poszukam, to wrzucę pod filmem do link, żeby jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Co najlepsze, powiem wam tak szczerze, to jest kij wykonany w 100% skarbonu, węglówka. Ale jego cena. To są jakby dwa kije w jednym, bo jest jeden dolnik, dwie szczytówki, większa, mniejsza. I on kosztuje raptem 130 zł, no bez jaj, no naprawdę, ta cena, jak ja zobaczyłem kiedyś, zawsze uważałem, że czym mniejsza cena, to większy fajer. Tak często jest, ale nie zawsze. Dlatego nie trzeba kupować od razu najdroższych kijów, najdroższych tam, nie wiadomo, Bóg wie co, bo tamto. Nie, dużo nawet tańszych kijów ma w sobie te parametry. Ma w sobie te parametry, które są potrzebne, mają potrzebną akcję, można je fajnie wyczuć. Bez przesady, tym kijem producent zapewnia, że ten, o którym ja teraz mówię, Spin Twins, on jest przeznaczony do łowienia małych i średnich ryb. Na nim pobiłem swoją życiówkę. Tym kijem wydobyłem właśnie szczupaka 1,32 m. No owszem, walczyłem. Myślałem, że mi go połamie. No ale dał radę. Oczywiście nie ciągnąłem go na chama, no ale dał radę. Czyli
kijek, taki kijek potrafi naprawdę dużo i nie trzeba wydawać naprawdę masy forsy. Ja wiem, że biznes spinningowy to jest biznes, w ogóle biznes wędkarski, to atakie, ale głównie mi chodzi o kolegów, którzy początkują. Nie dajcie się zwieść, że tam to, że to jest superanckie, że to najlepsze. Jeżeli będzie się umiejętnie obchodził z kijem, film będzie... umiejętnie obchodził z kijem, nie będziesz go przeważał, nie będziesz kombinował tam specjalnie, tam, dobra, 10 gram, on jest do 10 gram, ja założę 20, no to wiadomo, że prawdopodobnie możesz go połamać i będziesz sam sobie temu winien. Dlatego średnio uważam, że kij 25 do 25-30 gram wyrzutów na jeden z pierwszych kijów, nawet nie mówię dla kogoś, kto tylko zaczyna, kto już może łowi, ale to jest bardzo dobry kij i łowiąc takim kijem można określić później swoje preferencje, bo tym kijem się już połowi. Złowisz mniejsze, złowisz większe ryby. Później będziesz, jeżeli ktoś zdecyduje, czy chce łowić jednak bardzo lekko, polubi te lekko, bo tym kijem można rzucać naprawdę i dwugramowymi przynętami, a zresztą 2 gramy główka, do tego przynęta już masz 4-5 gram na kiju, prawda? Także mimo, że ktoś polubi, wtedy można sobie już wtedy wybrać ultralighta jakiegoś i tak dalej. Będzie wiedział, jak co pracuje. Dlatego moja propozycja jest wybrać sobie kij, jak mówiłem, o akcji szczytowej, która przechodzi lekko w pół parabole, nie gnie się całkiem od szczytu i przechodzi coraz dalej. I tak można sobie sprawdzić, ona daje nam gwarancję amortyzacji zrywu ryby, daje nam gwarancję odpowiedniego prowadzenia przynęty, bo to przynęta bardzo fajnie się czuje na tego typu kijach. I nie trzeba naprawdę, jak powiedziałem, wydawać jakichś wielkich pieniędzy. No, ten kij kosztuje, ja widziałem na Allegro, no 130 zł, no w szoku byłem, no w każdym razie taniej jak tu w Niemczech. A kijek jest naprawdę, ja mam go w wersji 2.10, połowiłem, sprawdziłem, dlatego powiem akurat o tym kiju, bo go znam. Ja nie będę mówił o kijach, o markach, nazwach, bo ja ich nie znam, ja na niej mówiłem, ale ze swojego doświadczenia obserwuję posty, bo to, że nieraz czasami nie piszę w grupach wędkarskich, tam na Facebooku i tak dalej, ale czytam odpowiedzi. Ktoś mówi, jaki polecacie kijek na to? I z 20-30 nas różne, bo każdy łowi na co innego i każdemu co innego pasuje, bo to mu pasuje, bo akurat ma, no i łowiki się sprawdza. A wniosek jaki jest z tego wszystkiego? Wniosek jest taki, że te wszystkie kije mają podobne parametry. Podobne parametry, także nie ma co się zastanawiać, kij o akcji szczytowej, lekko przechodzący, lekko w pół parabole, kij ładnie sprężysty, do 30, do 25, 30 gram i można sobie swobodnie łowić, wtedy tam fiszantery, czy tam predatory, czy wiele innych gum, nie trzeba od razu wielkich gum zakładać, jak widać na moich filmach, ja łowię też małymi gumami, 9, 12 cm, na okonie łowię nawet na 13-centymetrowe, o czym będzie kiedy indziej w innym filmie. Także spokojnie można sobie założyć tam gumę 12 czy 13 cm, tam do tego jeszcze tam nawet 10-gramową główkę i to będzie akurat około tego, także tam już 30-gramowa szczytówka spokojnie sobie z tym radzi. No nie ukrywam, że sam nieraz przeciążałem, no i kiedyś też jednego kija połamałem w taki sposób, no ale no trudno, no bywa. Tak to mniej więcej będzie o kijach. Dobra, przejdziemy teraz sobie do kołowrotku.